To program trzeci, bo z tego roku. Zna pan twórczość grupy Ad Hoc? Ja wiem, że jest taka grupa, wiem, kto do niej należy. Od czasu do czasu do mnie docierają jakieś sygnały o tym, co oni robią, ale jeszcze nigdy nie uczestniczyłem w tym. Dzisiaj pierwszy raz. Powiedzieli mi, na czym to polega, że wszystko będzie w 100% improwizowane, że będą mnie wystawiać na różne próby. I ja chętnie nawet na takie próby, w których miałbym polec, się wystawię tutaj dla dobra publiczności. A czy taka improwizacja, która jest teraz rzeczywiście bardzo popularna w Polsce, coraz więcej grup powstaje, czy jest lepszym narzędziem do rozśmieszenia ludzi? Myślę, że jest takim samym. To znaczy, ja bym tutaj nie wartościował tego absolutnie, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, ale wydaje mi się, że improwizacja jest krótszym. To znaczy, teraz jest rzeczywiście taki moment, kiedy wszyscy się tym interesują, bardzo kiedy... Nie, proszę przechodzić, proszę spokojnie przechodzić. Ktoś chciał wejść z piwem w obiektyw i szkoda, nie, że nie wszedł. Zatem to jest teraz moda na taką improwizowaną zabawę, ale ja podejrzewam, że za jakiś czas ta moda minie, bo to jednak taki typowy program kabaretowy przygotowany z poszczególnymi skeczami, monologami, piosenkami, z jakąś konstrukcją dramaturgiczną jest czymś, co się sprawdza od dziesiątków lat, jeśli nie setek, bo to już w setkach przecież lata działalności kabaretu można liczyć. Improwizacja jest moim zdaniem taką chwilową, fajną zabawą i pewnie będzie się przez jakiś czas pojawiała, ale za jakiś czas to minie. Pan się bardziej czuje konferansjerem czy satyrykiem? Czy to da się oddzielić? Ja na szczęście robię parę różnych rzeczy i dzięki temu, że ja je robię równocześnie, to mi się nie nudzi, bo gdybym jedną tylko z nich uprawiał, był albo dziennikarzem, albo konferansjerem, albo satyrykiem właśnie, to satyryk troszkę za dużo powiedziane o mnie, no ale takim rozśmieszającym publiczność, to pewnie by mi się to szybko znudziło, a w związku z tym, że robię różne rzeczy, i każdej po trochu, to jakoś mi się to nie nudzi jeszcze. I żadnej nie jestem w stanie jakoś tak... Znaczy, przede wszystkim jestem prezenterem radiowym, dziennikarzem radiowym, może w ten sposób powiedzieć, bo radio jest moim głównym zajęciem i do tego się najbardziej poczuwam. A ma pan w kabarecie, tutaj w środowisku, takie kabarety, których twórczość ceni pan najbardziej? Dużo jest takich, ale nie powiem publicznie, które to, bo inne się obrażą. Nie, ale tak naprawdę ja kibicuję wielu kabaretom. Z wieloma z nich wiadomo, że jestem trochę bardziej zżyty, ponieważ właściwie razem rośliśmy. Jak ja zaczynałem przyjeżdżać tutaj na przykład na pakę do Rotundy, to i oni zaczynali przyjeżdżać do Rotundy i dlatego my się może bliżej trzymamy i no, jesteśmy jednym pokoleniem, powiedzmy. Ale ja właściwie nie zauważam tutaj konfliktu pokoleń w kabarecie i mam parę kabaretów, które już kilkadziesiąt lat grają, albo grały może, bo raczej one już nie istnieją, ale istniały kiedyś, które mnie zachwycają i tak samo te najmłodsze pokolenia mnie bardzo interesują, także ja nie mam jakiegoś jednego kabaretu, o którym bym powiedział, że tak bezwzględnie. Rzeczywiście jest taki jeden twórca kabaretowy, powiedzmy, że kabaretowy, piosenki kabaretowej, o którym od lat mówię i ten zachwyt jego twórczością mi nie minął, to jest Wojciech Młynarski. To cały czas mam to, że uważam, że to jest genialny facet, ale mógłbym wymieniać naprawdę jeszcze parę innych nazwisk i ten zachwyt byłby równie duży. Co jest powodem tego, że w każdej telewizji, w każdym takim kabaretonie występują mniej więcej te same kabarety z tymi samymi skeczami? To samo jest powodem, co było powodem tego, że lubimy słuchać piosenek, które już znamy, jak mawiał inżynier Mamoń. No po prostu są wykreowane któreś kabarety, niektóre słusznie, niektóre mniej słusznie,
Ale te, które ja lubię, to słusznie zostały wykreowane, same zresztą się wykreowały, bo talent taki mają i one przyciągają publiczność. No także trudno się dziwić, że jak telewizja organizuje, telewizja czy ktokolwiek inny organizuje kabareton w amfiteatrze na 4, 5, 6 tysięcy ludzi na przykład, no to podpiera się nazwiskami czy nazwami, które mogą przyciągnąć publiczność. Jest jednak coś takiego, to ja wiem, że z perspektywy Rotundy może się na to inaczej patrzy, bo tutaj ludzie reagują na to, że jest kabaret, to przychodzą do Rotundy, ale no w takich typowych miejscach, gdzie się organizuje różne imprezy i śpiewa Maryla Rodowicz, a zaraz po niej przyjeżdża jakiś kabaret występować, to jednak no, ludzie chodzą na to, co znają już, co wiedzą, że im zapewni jakiś tam poziom zabawy. To jest bardzo wybrana taka publiczność, która idzie na wszystko, czy śledzi wszystkie zjawiska kabaretowe. To jest grupa ludzi tak naprawdę. Także to jest moim zdaniem powodem. Bo po prostu pokazuje się gwiazdy kabaretowe, żeby te gwiazdy przyciągały czy do amfiteatru, czy przed telewizory. Dlaczego są flaszki do cementu niepotrzebne? Jak to można bez flaszek zrobić? Jak się ma już wiatr, to po co ci jeszcze flaszki? Co powiem, że flaszki jak cement rozprowadzi? Jeszcze będzie taka budowa trwała, jak w każdej flaszce, żeby się zmieszać. Jak ci to w środku zastygnie, to co z tym górna? Z wiatra możesz to wyciągnąć po prostu. Lepiej rozrabiać to w wiatrze, bo to we flaszkach niewygodne. Potem idź na górę i lej. Ale to ja powiem wprost, że mi kazano wymyślić wierszyk improwizowany, bo jego poziom będzie taki, że wszyscy się przerażą, że ja takie wierszyki. Zaraz niech to przejedzie. O, i teraz już mogę. Pani, która siedzi koło mnie, powiedziała mi, że mam wymyślić jakiś wierszyk improwizowany, który pozdrowi widzów e-kabaret. No to wymyśliłem taki, siedzimy tu we dwójkę, czyli w parę. Pozdrawiam widzów e-kabaret.